Pani marszałek, Wysoka Izbo. Z przyjemnością prezentuję stanowisko klubu Kukiz 15 dotyczącego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych ustaw. Oczywiście nasz klub z wielką radością zawsze wita inicjatywy obywatelskie, ale w tym wypadku trudno bardzo pozytywnie do tej inicjatywy obywatelskiej się odnieść. Chciałbym przedstawić stanowisko uzasadniające brak podstaw do wpisania sztucznie i na siłę tworzonej mniejszości etnicznej zwanej Ślązakami, którzy w rzeczywistości są Polakami. Oczywiście mógłbym się, bardzo przepraszam wnioskodawcę, odnieść do bardzo skandalicznych słów, które wypowiadał w toku swojej działalności publicznej pan dr Gorzelik siedzący tutaj. Cytuję. Jestem Ślązakiem, nie Polakiem i nie Polsce przyrzękałem, więc jej nie zdradziłem i nie czuję zobowiązania do lojalności wobec tego państwa. Drugi cytat. Dać Polsce Śląsk to tak jak dać małpie zegarek. To akurat cytat zapożyczony z brytyjskiego ministra. No i po 80 latach widać, że małpa zegarek zepsuła. To już jest twórczość pana wnioskodawcy. Idźmy dalej. Swego czasu korona brytyjska była silnym mocarstwem, a jednak 13 stanów się oderwało. Może czas na opolskie parzenie herbaty? Panie pośle, nie czas. Panie wnioskodawco, w uzasadnieniu historycznym, szanowni państwo, do obywatelskiego projektu jest radosna twórczość historyczna, którą może zmiażdżyć przeciętny nauczyciel historii o tworzeniu się narodu śląskiego w X wieku, co jest kuriozum, bo każdy średnio rozgarnięty człowiek w tym kraju zgodnie z socjologicznymi, politologicznymi i historycznymi podstawami wie, że narody tworzyły się w wieku XVIII i XIX. Sięgnięto nawet po Długosza, ale jest problem. Szanowni państwo, Długosz oczywiście pisał o Ślązakach, to prawda, tylko że szanowni państwo, w XV wieku Ślązacy to pojęcie etnoterytorialne, nie etnojęzykowe i nie etnonarodowe, bo tych narodów po prostu nie było. Jeszcze w XVI wieku książęta śląscy, ja już pomijam, że książęta śląscy w XIII wieku jeszcze mieli XIV doskonałe kontakty z polskimi władcami. Jeszcze w XVI i XVII wieku ostatni książę śląski piastowski zmarł w wieku, kiedy u nas już panował Jan III Sobieski. Panie wnioskodawco, później jest tylko gorzej w uzasadnieniu historycznym. W ogóle pomija się germanizację, w ogóle pomija się wiele aspektów. Wreszcie dochodzimy do sytuacji, że powstania śląskie nazywane są wojną domową. Cóż za kuriozum! Wojna domowa na Śląsku. Dochodzimy, szanowni państwo, jednak do prawnych uzasadnień. Sąd Najwyższy, przypominam, w marcu 1998 w Polsce prawomocnie oddalił wniosek o rejestrację Związku Ludności i Narodowości Śląskiej jako wprowadzającej w błąd, ponieważ taka narodowość nie istnieje. I równie dobrze możemy śpiewać, że jestem na przykład z drużyny Pierścienia. Bardzo przepraszam, takie sugestie, czy ktoś bredzi, czy ktoś nie bredzi, należy wymieniać z nazwiska. Panie pośle, proszę się przedstawić, żeby ludzie usłyszeli, jakiego języka parlamentarnego pan używa. Szanowni państwo, w 2011, w 2011 oczywiście mamy spis powszechny, ale jak go ułożono? Umiejętnie. Mianowicie nie wymieniano tak zwanej narodowości śląskiej, tylko zostawiono inne. Równie dobrze można wpisywać narodowość marsjańską na przykład. Co się dzieje dalej? Liczby mnie kompletnie nie przekonują. Większość Ślązaków to Polacy. Sąd Najwyższy przypominał i oparł się na Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który w Strasburgu uznał, że nie jest jego zadaniem wyrażanie opinii na temat, czy Ślązacy są, czy nie są odrębnym narodem. Chciałbym stwierdzić, że językowo najwybitniejsi polscy językoznawcy podkreślili, że nie ma języka śląskiego jednego, tylko 6 dialektów. W związku z tym jeden z argumentów, który jest absolutnie konieczny jako 6 zbiorczych argumentów do tego, żeby uznać coś za mniejszość etniczną, po prostu upadł. Nie ma czegoś takiego, szanowni państwo. I możemy się oprzeć tutaj na profesorze Miotku, na profesorze Marku,
na profesorze Bożenie Cząstce Szymon, na profesorze Mirosławie Siuciak. Mówiąc obrazowo, ja zacytuję tylko ostatni fragment opinii dla Biura Analiz Sejmowych. Proszę tylko o jedno zdanie. To, co powiedział dla BAS-u jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców. W praworządnym państwie z wnioskodawcami i autorami proponowanych zmian ustawowych rozmawiałby w imieniu rządu tylko prokurator. I dlatego klub Kukiz 15 nie będzie wspierał i wnioskuje o odrzucenie w pierwszym czytaniu fikcji tworzenia narodowości albo etniczności śląskiej, ponieważ Ślązacy to Polacy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią poseł Monikę.